Festyn sąsiedzki to już tradycja stargardzkiego osiedla Kluczewo. W miniony weekend sąsiedzi, zaproszeni goście, znajomi i rodziny bawili się podczas pikniku integracyjnego. Festyn to doskonała okazja do poznania swojego sąsiada i atrakcyjnego spędzenia czasu w dzień wolny od pracy. Tak też było w minioną sobotę na osiedlu Lotnisko. Festyn pod nazwą Dzień Sąsiada zorganizowało Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Organizatorzy zadbali o to, by nikt tego dnia się nie nudził. Raz w roku czynne uczestnictwo we wspólnej sąsiedzkiej zabawie ma być alternatywą do sobotniego oglądania telewizji, w tym naszej, w domowym zaciszu. Rozgrywki sportowe, rekreacja, konkursy z nagrodami, kiermasze i dobre jedzenie. Tego wszystkiego nie brakowało uczestnikom wspólnej zabawy. Przez cały dzień można było bezpłatnie zbadać ciśnienie oraz poziom cukru we krwi, wziąć udział w konkursach czy poczuć się jak średniowieczny garncarz. Była też giełda wymianka, na której można było zamienić książki, płyty, ubrania, zabawki i inne rzeczy na inne książki, płyty, ubrania i zabawki. Na scenie odbywały się pokazy rekreacyjne oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowały się zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury i Stargardzkiego Centrum Kultury. Była również szkoła tańca B-Boya Stanleya. Rano duża grupa biegaczy w różnym wieku, różnej płci, zapatrywań czy też wykonywanych zawodów wyruszyła do biegu jesieni o Puchar Starosty Stargardzkiego. Zmagania na kilkukilometrowej trasie zorganizował Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki. Ideą przewodnią organizatorów festynu była chęć ożywienia kontaktów sąsiedzkich. Są już pierwsze efekty ubiegłorocznej imprezy. Osoby, które rok temu były gośćmi na festynie, w tym roku zaangażowały się w jego przygotowanie.